Witam was bardzo serdecznie. Pewnie się zastanawiacie, co dwa filmiki jednego dnia na kanale i to do tego ten drugi taki krótki. No cóż, czasami trzeba się trochę wypromować, a że na tym kanale jest powyżej 1500 widzów, to uznałem, że jest to najlepsze miejsce, aby to zrobić. Więc tak, razem z Anią założyliśmy kanał Miszmasz, o którym już wspominałem zarówno na swoim fanpage'u, jak i na YouTubie, w takich wiadomościach, które z tego co słyszałem nie docierają do wszystkich. Dlatego też stwierdziłem, że nagranie tego filmu będzie dosyć potrzebne. No i tak, przede wszystkim no, chciałbym właśnie was zaprosić na ten kanał, żebyście się zapoznali z materiałami. Póki co jest tam jeden filmik, ale mamy nagrane kilka na zapas, więc będziemy je w miarę regularnie udostępniać. No i format tutaj jest taki, że staramy się podać 6 faktów bądź ciekawostek na jakiś tam temat. Przy czym nie za bardzo chcemy, żeby to było jak Planeta Faktów, bo jednak wiecie, tego typu kanały znajdują jakiś artykuł i zżynają go właściwie tak, jak to było. Nie sprawdzają w ogóle źródeł, co często powoduje, że no nie jest to zgodne z prawdą. My postaramy się te wszystkie źródła podawać w opisie. Nawet jeżeli miałoby być to tylko jedno źródło, no to warto je właśnie podać. No i cóż, i to jest taki format bardziej ciekawostkowy, trochę popularno-naukowy, bo będzie trochę o zwierzętach, trochę o planetach, trochę o sztuce, trochę o kulturze, o sporcie, ale też dużo o kreskówkach. Między innymi najbliższy odcinek, który chcemy stworzyć, to odcinek o atomówkach. No i właśnie tego typu rzeczami się będziemy zajmować, ale to jest tylko jeden format, który na razie planujemy. Potem tych formatów będzie więcej, bo też planujemy robić jakieś na przykład filmy o legendach miejskich. No i jeszcze mamy parę pomysłów, o których na razie wam nie powiem. Także myślę, że warto się zapoznać z tym kanałem. No i cóż, oczywiście nie będzie tak, że ja zaprzestaję nagrywania na tym kanale. Tu będzie wszystko bez zmian. Ale będzie też ten drugi kanał funkcjonował. I mam nadzieję, że jakoś się to w dobrą stronę rozwinie. No i to tyle ode mnie. Żegnam się z wami, no i do następnego.